Przed samym spektaklem młodzi tancerze trochę przejęci, ale pełni optymizmu. Myślę, że to EMA jest, bo to EMA jest zawsze. Próby przez 2 miesiące naprawdę. Miałyśmy 2 miesiące bardzo ciężkich treningów. Ale myślę, że chyba się spisałyśmy i że nam wyszło całkiem ładnie. Będziecie tańczyć z osobami niepełnosprawnymi. Tutaj też pewna taka jest synchronizacja i to jest też pewna trudność. Można powiedzieć, że na początku było na pewno trudno, bo nie, był taki jakby stres, niepewność, nie wiadomo było jak podejść do tej osoby, czy jeśli zrobimy z nią taki ruch, to ją będzie bolało, czy nie, czy coś się stanie, ale z biegiem czasu się przyzwyczaiłyśmy i myślę, że już jesteśmy zgrane. Jest to fajna idea, żeby się lepiej poznać, żeby sprawdzić, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że nie ma żadnych barier, granic między nami i wszyscy wyglądamy bardzo fajnie na scenie. Skarżyli się, że to jednak dosyć ciężkie były próby. Czasem było ciężko, na pewno długo, tak? Dużo tych prób, dużo zajęć, bo to wyszło ponad 108 godzin na sali, więc troszkę tego się uzbierało, ale myślę, że efekt jest wart tej pracy. Finał wielkiego projektu, projektu Kontakt, spektakl Przenikanie zostanie zaprezentowany dzisiaj u nas w Miejskim Centrum Kultury. Jest to podsumowanie projektu i ciężkiej pracy dzieci, zarówno tych na wózkach, jak i tancerzy z zespołu Progrys, czy też osób, które tak naprawdę nic dotąd nie miały wspólnego z tańcem. Jest to ciężka praca tych młodych ludzi i taka integracja. I dzisiaj będziemy mogli tą ciężką pracę podziwiać w finale. Przenikanie to spektakl, który powstał pod okiem profesjonalnych instruktorów i choreografów Jacka Owczarka oraz Krzysztofa Skolimowskiego. Za pomocą ruchu młodzi tancerzy opowiedzieli poruszającą historię o tolerancji wobec inności, młodzieńczych pragnieniach, chęci zabawy, poznawania świata i wzajemnym szacunku. Spektakl został bardzo dobrze przyjęty przez widownię. Młodzi artyści w ramach projektu Przenikanie wystawią jeszcze raz, tym razem w Radomsku.